Damian Śmigielski, jednoślad.pl, stoję obok motocykla F800GS. To nie jest jakaś szczególna nowość. Tutaj w wersji mocno przystosowanej do podróży na koniec świata, aluminiowe, oryginalne kufry, gmole, różne inne dodatki, ale to, co jest interesujące na stoisku BMW, to jest F700GS, maszyna, która jest, można powiedzieć, że nowością w gamie BMW. Jest troszeczkę słabsza, ma niższą moc, niższy moment obrotowy od F800 i ma też niżej siedzenie, więc jeżeli macie krótkie nogi albo dopiero zaczynacie swoją przygodę z motocyklami, to to jest maszyna dla Was. A tam kawałek za mną stoi BMW F800 GT. To jest też motocykl bazujący na tej samej, można powiedzieć, ramie i silniku, co te dwa GS-y, ale tam jest trochę więcej owiewek, oryginalne kufry i tam można powiedzieć, że jest to maszyna sportowo-turystyczna. Każdy z tych motocykli jest bardzo wszechstronny, każdy jest zwinny, lekki, dobrze wyważony, jak zwykle w BMW perfekcyjnie wykonany.